Będąc w restauracji, zamawiasz steka i tatar, czy nie? Wiesz co, bardzo rzadko, bardzo, bardzo. Nie pamiętam kiedy, może z pół roku temu. Nie jem, po prostu nie wiem. No, restauracja to jest dla mnie klasyczny przykład tego, jak chemia działa na to, że ty to robisz. No spróbuj zrobić w domu obiad. Powiedz żonie, że jej obiad nie smakuje tak w restauracji, przez bardzo często. Politechniki, no już nie wymienię jak, ale no, z racji tego, czym się zajmują, dział, pracują nad środkami, które mają poprawić. Poczucie smaku produktów w restauracji. Kiedyś byłem w hotelu w górach, nocowałem służbowo, i się okazało, że były takie ekspozycje, jakieś targi czy konferencja dla, mm. dla hotelarzy w Karpaczu. I się okazało, że wtedy to było sporo lat temu, wszystko było w proszku: jajka, lody, czyli wszystko jest tak robione, żeby w tych restauracjach dało się to przechować, żeby to się nie zniszczyło. Więc jeśli idziesz do restauracji, to szukaj takiej, gdzie wie, że dają dobre jedzenie, gdzie dają świeże jedzenie. Skąd to wiedzieć? No ja prawie nie chodzę po restauracjach.